Mistrzowie Polski U16, UKS Kormoran Sieraków. Pamiętam, jak ich pierwszy raz spotkałem w Ostrawie, wszystkich tam lali i po tym turnieju wygrany wicemistrzowie U14. Gratulujemy. Gratuluję, panie trenerze. Kilka słów o tych finałach. Co dalej? No, nasza zabawa się kończy z tym zespołem. Tak jak powiedzieliśmy do kadeta, dajemy sobie spokój. Chłopacy rozpoczynają nowy rozdział swojej koszykarskiej historii. My cieszymy się, że to, co rozpoczęliśmy 10 lat temu, zakończyliśmy takim mocnym akcentem. Chcieliśmy w tym roku walczyć o medal. Marzyliśmy o złotym medalu. Liczyliśmy się w stawce od początku. Cieszymy się, że również na końcu byliśmy najlepsi. Czy trudno było wybrać panu MVP? Uważam, że nie, ponieważ Damian przez wiele lat był naszym najlepszym zawodnikiem. Później przydarzył mu się taki kryzys, powiedziałbym, natury psychicznej, ale zrozumiał, że bez treningu nie będzie znego zawodnika. Wziął się do roboty. Mimo pewnych problemów zdrowotnych, które miał w tym sezonie, odciągnął teraz naprawdę wysoką formę, którą potwierdził chyba również w meczu finałowym. I uważam, że on w pełni zasłużył na tytuł MVP tego turnieju. Jeszcze gimnazjada, czy tam też powalczyć o złoto? Oczywiście, tak jak powiedzieli chłopcy z rocznika 9-6, grający na OM-ach, zdobywając pierwszy złoty medal, powiedzieli, że jest to pierwszy z trzech. Zamiar cieszyć się z trzeciego. Ja myślę na koniec, że jeszcze ci chłopcy się rozejdą do innych klubów, ale pan zawsze z nimi będzie i panie będzie jeździł na ich mecze. Oczywiście, no, 10 lat życia, które poświęciliśmy razem, to jest szmat czasu i sentyment zostanie, myślę, przez wiele, wiele lat. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pan Jarek Kała, mistrz Polski, to się kończy już.